Witam was tutaj, cześć, to mnie znasz. Zapraszam was na drugi odcinek z naszego scenariusza Wyspiarski Klimat. Jak widzicie, miasto jeszcze żyje, nasze finanse również. Jednakże ludzie bardzo się domagają policji, więc ją im postawimy. Ale to mało. Zastanawiam się, czy dużą postawić, ale jednak stwierdziłem, że duża może kiedyś. I tak, jest trochę ciśnienie na komunikację miejską, mamy postawić im tutaj. Bo no, dostępność pomiędzy nimi jest trochę kiepska, owszem, ale sądzę, że nie powinni mieć z tym problemów. Co zrobiłem poza odcinkiem? Poza odcinkiem tam trochę podciągnąłem wody po tym naszym ostatnim trzęsieniu ziemi i ogólnie cieszę się, że ta seria nam się dosyć spodobała. Więc tak, przyspieszmy sobie czas. Włączyłem radio. Ostatnio nie było żadnego radyjka i nazwałem wasze dzielnice. I od razu na początku odcinka, zanim zapomnę, nazwa dla naszego miasta. Ponieważ mamy Santa Vegas, wymyślcie nową nazwę dla tego miasta. Może być coś związanego z scenariuszem, ale nie musi. No i tą nazwę, żebyście tam podali jakoś w odcinku. Czy to działa już? Powinno działać. Bo mi tutaj to ci ludzie to zaraz uciekną. I nazwę dla tej dzielnicy. Dzielnica Milów, chociaż nawet dosyć ładnie pasuje. Dobrze, tak. Co jest z moją policją? Bo tak coś, czekaj, wejdźmy sobie w mapę. Okej, jedzie gdzieś ta policja. Czekaj, gdzie dojedziesz? O to mi chodziło. Dobra, czyli policja powoli działa. Powoli, a skutecznie. No to już. O, dobra. Tutaj furgonetki. Ile tak w ogóle radiowozów wyjeżdża, że czegoś takiego? 10. Przestępcy 50-20. Dobrze. No i tak, co tu dużo mówić. Zobaczmy sobie, jak tam nasze cele. I ogólnie się dowiedziałem, sobie spojrzałem poza odcinkiem, że tutaj my na pewno będziemy mieli lotnisko. Bo 20 tysięcy ludzi to już jest megapolis na tej mapie, więc to jest ciekawe. I to nawet są arcydzieła i to już są wszystkie kawałki ziemi. Więc trzeba będzie naprawdę tutaj walczyć i jakoś ładnie pieniądze znaleźć. Także tak. Kolejny jest metro i metro na pewno gdzieś tu kiedyś zaistnieje, ale raczej wątpię, że w najbliższych czasach. 1080 ludzi, nie jest jakoś strasznie dużo od nas, ale chciałem, czekać. Ale chciałem sprawdzić nie to, a to. Wszystkie warunki, tak, średni poziom zdrowia obywateli już spełniliśmy. I tak, miasto ma fundusze w kwocie 0, to jest nasz największy problem. Ponieważ drugi już nam się udało go nie zrobić w ciągu 15 tygodni nie mieć liczby ludności poniżej 1. Więc to nam się udało. I tak, dzisiaj, już przechodzę do odcinka po 3 minutach, na pewno trzeba postawić to. O, chyba tego nie postawiłem na odcinku. Wież radio wam postawiłem. I właśnie, zrobiliśmy kolejny kamień milowy od razu po tym, jak skończyłem nagrywać. I no, siłą rzeczy muszę postawić parę tych bój, bo musimy wiedzieć co i jak. Także sądzę, że z jakichś takich ładnych odstępach tu, no tutaj się na pewno też jakieś przyda. Tak jakby stąd przepływało, tu, żebyśmy wiedzieli co i jak, kiedy będzie tsunami do nas jakiś przychodzić. No i tu jeszcze jedno. Trochę wydaliśmy na to pieniędzy, nawet dosyć dużo. Kolejny to jest ten radar pogodowy i też bym go chciał tu wcisnąć. Chociaż sądzę, że najbardziej to mi się przyda, to jest mały schron, ale na razie przyspieszmy się czas na maksa. I będziemy sobie dzisiaj tutaj dalej te wyspy kolonizować. Kolejne. I czy my możemy kupić już na mamy na pewno? Dobrze, kupujmy sobie ten kawałek ziemi, bo on jest bez porównania na pewno kolejny. Potrzebny. I ten. Tam później będziemy sobie szli. Mamy tą dużą wyspę, gdzie będzie nasze centrum, pewnie. No i ten okrąglak też na pewno go przejmiemy sobie. Natomiast to wziąłem tylko wyłącznie w jednym celu, a mianowicie musimy sobie tutaj zrobić wał. Wał przeciwpowodziowy, co prawda nie ma żadnych powodzi jeszcze, ale ja nie chcę ryzykować. A to jest stanowione, że tu ma być duże powodzi, póki co jeszcze nie było żadnego. Nie było żadnej, ale to nie powód do myślenia o tym, że nie będzie żadnego. Bo będzie, na pewno będzie. Także tu sobie chcę to zbudować, ten wał. O, ty!
jak ja chcę, to ja sobie zbuduję, tak? Był. To miejsce zajęte. O, dobra, tu weszło. Dalej, o. Jak ładnie minęliśmy to całe. Ale tego już nie ominiemy. Dobra, ale tutaj już nie jestem potrzebny tak bardzo. Bardziej z tej strony jeszcze się może przydać. Czyli tu. Tu dzisiaj odcinek ma być trochę krótszy. Może nie musi być, nie? Znaczy na krótszy, w sensie, że będzie trwać max pół godziny. Nie dłużej. Okej, okay, dobra, to sobie zróbmy, że się... Jak będziemy chcieli dalej, to sobie pociągniemy. I wał przeciwpowodziowy. Normalnie byłoby tu linie. A, ale widzę, że i tak nie jest już strasznie źle. Dobra, dawaj mi tu krętą. I sobie budujemy. I dokładnie tuż, tak jak widzicie, to będziemy sobie w ten sposób budować. Także widoków, a to jest przemysł tutaj będzie i tak głównie. To oni nie potrzebują, nie muszą mieć. A ja chcę mieć pewność, że to przeżyje. Tu jest ta autostrada. I ja sobie ją podniosę, wiecie co? Tak. Ja tą autostradę sobie podniosę jakoś. Nie ma mówić. Oj, dużo ludzi chce się wprowadzić. Chyba zaraz się tym zajmiemy. Ale jakoś trzeba obejść. Dobra, najpierw sobie zróbmy wał. Chwila. Wszystko po kolei. Krętą. Dobra. I tu czemu nie chcesz mi wejść tak, jak bym chciał? Czemu? Wytłumacz się. To teraz chyba tym bardziej nie będziesz trzeba wejść. Nie. Dobra, może stąd? No, stąd się udało. Ciach. I tutaj ciach. Tam dalej sobie zaraz pociągniemy. Teraz tak, no to trzeba naprawić tą drogę. To jest po prostu pewne. Widzę, że już jest problem. No, to jeszcze przydałoby się pewnie linii prostej. I po drugie tak, żeby to weszło. Ale spokojnie spróbujemy je obejść. Czy na takiej wysokości... Okej, na takiej wysokości powinno to przejść. To świetnie, że na takiej wysokości... Tylko tak, pierwsze to jest krzywo. Dobrze. Teraz jest już prosto. Teraz tak. I... co dalej? Brak funduszy. Oszty, nie mogę zejść poniżej zera, zapomniałem o tym. Abyśmy już mieli bankruta. Dobrze, przez czas leci. Dobra. Cicho. Cmentarz? Nie teraz. I tu taki w dół trzeba zrobić most. Ale jaja. Normalnie jak z tych filmów w science fiction. Dobra, na pewno trzeba sobie zrobić tutaj jeden zjeździk. Zjeździk do tym, co mi się przydało. No dobra. Przynajmniej będzie dotąd. Chociaż to i tak trzeba... To i tak będzie do przebudowy, ale na razie tylko tutaj taki budowy. Trochę nasz to kosztuje. My wzięliśmy już jakiś kredyt. Ja tak kredyt. To mogę skończyć i się zająć się miastem. A nie mogę mi to się męczyć. Tam, to jest dobry znak. I czy mi to się uda podłączyć za pieniądze? Tak, uda mi się to podłączyć, świetnie. Tu jest podłączone. I jak już jesteśmy na tak dobrej fali, to proszę bardzo, do widzenia. Buja! Tu trzeba sobie zrobić zakręcik. Czemu nie tam kiedyś? Nie. Też to się nie. Do góry to idzie. Tu idzie do góry. Dobra, tu się ładnie łączymy. I tak. No to leci ludzka muzyka mi tu. Co ma być? O, weszło. I stąd jakbyśmy ładnie się jakoś podłączyli. Nawet jakoś jako tako weszło.
Aha, i tu wyjdziemy już wszystko. Dobrze. Zajmijmy się ludźmi, bo ludzie chcą zaraz nam tutaj spróbują. Tak. Czemu nie ma wody? Okej, woda się kończy. W ogóle podniosłem budżet na wodę. Na wodę nie podniosłem, na prąd jest podniesiony, na wodę nie. Podnosimy już na 100%, będziemy ciągnąć to. Na dzień i na noc. No i powinno być już teraz dzięki temu lepiej, tak? O Boże, ścieki! Tego nie było w mowie. Dobrze, i tak, tu sobie tą drogę ulepszymy. Więc... Dotyk. I zasiedlanie. Co prawda tutaj ma być kiedyś autostrada, co nie, stąd mamy pociągnąć sobie autostradę tędy, ale nie ma na razie w umowie napisane kiedy. Więc zrobimy tylko to w ten sposób, żeby dało się ładnie te budynki wyrzucić później, jakby było to przypadkiem potrzebne. Także brak funduszy, co? O, to jest nowa wyspa. Możecie nazywać. Nazwa dla nowej dzielnicy. To są dwie dzielnice. Ale pewnie może jeszcze jakaś jest odpowiedź, bo ja bardzo szybko ten odcinek nagrywam. W porównaniu z tym, co było ostatnio, ale dobra, mniejsza z tym. Na razie możemy tylko domki. O, to fajnie, z niego będzie można już duże porówne budynki. To nam trochę to przyspieszy. Dobra. I ja bym sobie tu tak podciągnął tą wodę, tak żeby jak najwięcej oni nam się podłączyli. Tak patrzeć, żeby nam nie zeżarło. No a ten wał to sądzę, że powinien ładnie ich pytanie. Czy tam idzie tsunami? Nie. Trzeba patrzeć na horyzont, powiem wam. Jeszcze ten radar i... No jejku. Dzisiaj jest dużo rzeczy do zbudowania. Dobrze, to jest tanie, możemy sobie zbudować. Teraz. Możemy sobie zbudować i też nie chcę zbudować. Czy ja wziąłem dowolną, tak? Chcę sobie to zbudować. To jest! Czemu jesteśmy na minusie? To nie. Nie, ty też. Poczekaj, jesteśmy na minusie z pieniędzmi. Uff! Już się bałem. Dobrze, dostaliśmy metro wypoczynek, nowa specjalizacja. Są ludzie o dużym zagęszczeniu, to mi się podoba. Spalarnia, uniwersytet, duży schron, duży maszt, helikoptery policyjne, wieża obserwacyjna przeciwpożarowa, czujnik sejsmiczny, radar kosmiczny, dobra, trochę tego jest. Zaraz się tym zajmę. Tylko najpierw chciałem skończyć ten wał. Dostaliśmy trochę pieniędzy, co i tak nie ulega zwątpieniu z tym, iż tych pieniędzy jest za mało. Czemu wy marudzicie? Ludzie! Rozumiem, że możecie prądu nie mieć, ale żeby tak od razu... Coś na mojej ziemi, tak? Cicho. Dobrze, macie podłączenie. I zaraz tu nim po prostu zmienię to przeznaczenie. A ja się... Trochę przesadziłem, bo ja tu zaraz nie sobie wały się dookoła. Ogólnie tu wszystkie wyspy będą miały... Muszą mieć wały. Czy nie wały, tylko te... nabrzeża. I teraz tak. To usuwamy. I budujemy tutaj high resolution. Bardzo nowe, ładne budynki. Pewnie tam wody będę brakować. Więc skoro tu wody brakuje, to sobie trochę pociągniemy. Dobrze, to im powinno z całkowości 10 tysięcy. Taki schrona, na szczęście 74 tysiące. Nie, ja mam inne rzeczy, mam tyle pieniędzy. Dobrze, co się przyda? Schron. Czujnik sejsmiczny może być z tyłu. Czy on nam obejmuje wszystko? Tak. Czujnik sejsmiczny obejmuje wszystko. Czemu nie ma prądu? To jest prądem. Okej, prądu nam będzie napakować. To jest... nie stać nas. Ścieki już nie działają, no tak, bo ścieki nie działają na tym, jak prąd nie ma. Także podnieśmy sobie budżet po prostu na razie. Budżet do 120.
Później go obniżymy, jak postawimy jakąś elektrownię na razie. Mi się nie chce żadnej nowej elektrowni tutaj stawiać. Dobrze, dalej. Boje są. To mieliśmy postawić. I lada to trzeba postawić. Okay. Trochę tego jest. Trochę tego tu jest. Dobra, na razie sobie się jeszcze chwilę wałem zajmę. Tu. Okay. I tu trzeba nie tam przebudować. Bo to tak. To w podziemie wrzucimy. To z Wanda może da mi specjalny zjazd czy coś. Nie. Ale na razie nie chcę o tym myśleć. Miałem im zrobić tak. Tym miałem zrobić nabrzeże dookoła. I zejście im zaraz jakieś tutaj zamontujemy. Też tak. Też tak przy okazji. No jak już wszystko, to wszystko. Budynki to się nam tutaj przydadzą całkowicie. Trochę dziwne połączenie się zrobiło. No. I ładnie. Teraz tak, sobie podłączymy tych ludków. Ścieżkę nadziemną oczywiście. Czy podziemną? Ziemna ma jeden wielki minus. Zielony. Więc nie. Co nagram, skoro już robimy tutaj tak zaawansowanych ludzi, to będzie ich dużo więcej przychodzić, więc też będzie dużo więcej forsy. Dobra, dobrze widziane. Dużo forsy. Dobrze, my tu sobie zrobimy ścieżkę pod ziemią. Znaczy, nie pod ziemią, ale tak bardziej tu schowaną. I gdzieś tu trzeba zrobić zjazdu. I tu bym sobie chętnie... O, gdzieś tak. I tak. Dobra. No i mają dojście. Okej, okay, ta droga może trochę zrobić się bardziej naprażona. Dobrze, przemysł zaraz nam eksploduje. Już przemysł. Sobie go tu ładnie trochę rozwinąć jeszcze. Dodaliśmy im tutaj dużo miejsca, nawały i te inne. Wkręciliśmy. No, tu jeszcze sobie zjazd możemy zrobić. Później go sobie oczywiście usuniemy, bo on tutaj jest naprawdę niemile widziany. Wiem, że są biura już. Dzielnice. Siu! Siu! No bo tutaj wszędzie mają lasy być. I nic większego. Innego. Na całym tym terenie to będzie ładny przemysł. Także, o, proszę bardzo, północna lonąca palma jest już na dużym obszarze. Dobrze, tu mi się nie podoba to. To sobie to trochę tu tak podciągniemy i zaraz przejdę do tego schronu, bo on cały czas nie ma ścieżek ewakuacyjnych. Ja o tym wiem, spokojnie. Jeśli by ktoś się zastanawiał, to ja o tym wiem. Tu w ogóle są zbiorniki jeszcze. Mhm. Zbiorniki, jednostka pompująca. O, to chyba trzeba nie zainwestować. Ile to kosztuje? 100 tysięcy, ile? Trochę dużo. Handel, trochę chce się rozbudować. No co do handlu, to na razie nie mam żadnej wyspy w najbliższym czasie do zaoferowania, więc na razie nic nie będę na to rozbudować. Dobrze, ci się ładnie budują chyba. Czemu tu nic nie ma? Jest przecież miejsce. No. Okej, okay. Dobrze. Ludzie się ładnie wbudowali. Trochę ich nam tutaj przyrosło. Czy tutaj... Jak tu jest woda podciągnięta? Jest woda na maksa. No to świetnie, bo sobie podciągniemy ją tu jeszcze trochę dalej. W sensie, że może dotąd. I tu niech, jak są te domki. Tu będzie ścieks. Ale z tym ścieksem to ja nic nie mogę zrobić przez najbliższy czas. No niestety, taki jest kolej rzeczy. Dobrze, my na razie czekamy na możliwość postawienia radaru dużego. A teraz się zajmijmy naszym busikiem. Busik sobie będzie jeździć tak naprawdę. Tu sobie przyjedziesz. Tutaj. I tak. Jeśli czegoś tu brakuje, to tu brakuje zjazdu. A właściwie to tu. Czemu to się pali i nikt nie przyjeżdża? Halo.
Mam nadzieję, że zaraz się tym coś zajmie. Dobrze, a widzę, że ładnie można kontynuować trasę. Tam się podoba. Jedziesz później tu dalej. Tutaj. Tu do tej dzielni, bo tu może być. Na razie nie zastanawiam się nad żadnym własnym, żeby tam coś mieli. No i stąd to już jedziesz tutaj. O! Kolejny kamień. Pociągi mamy. Pociągów ogólnie na mapie nie ma, więc własne pociągi będzie można puszczać. Świetnie, elektrownia wodna. To się może przyda. I mamy 70 tysięcy, panie i panowie. Co za to kupujemy? No to czekamy ogólnie na to, więc nic dużego nie budujemy. Możemy puścić sobie. I to sobie postawimy. Radar pogodowy. Aby nas nie zaskoczyło już tak jak ostatnio. I to, Boże, ile takie to jest wielkie na tej wyspie. Tak. Dobrze, to sobie przyjmijmy tę wyspę. Tu damy ci specjalną drogę gruntówkę. Póki co przynajmniej. Trochę się tnie. I trochę prądu nie ma. To jest z prądem. A w sumie prądu to nie macie. Postawmy im tu drugą elektrownię. Bardzo macie elektrony. Możemy zjechać z budżetem na prąd i zobaczymy zaraz jak to nam wyjdzie. Jeżeli to sobie zjedziemy, to sobie zjedziemy. To prądu nam wyjdzie wystarczająco. Dobrze i świetnie. Dobrze, ile kosztuje ten radar duży? To nie dużo, co nie? 25 tysięcy. Tylko, że nam przychody spadają, się zastanawiam, czy jest sens. Dobra, dawaj go. Mamy 3000, nie możemy ich stracić przez nas. To będzie trudne. Tym bardziej, że ty nie masz ani prądu, ani wody. O, rzeczy. Prąd to ci mogę podciągnąć jeszcze kolego. Nie no. Tak, ja go tak sobie podciągnę ten prąd, żeby tu nie było żadnego tabla w wodzie. Może. Ciach, ciach. I teraz tak, to już będzie większy problem. To są budynki. To się chyba nie uda bez niewyburzonych budynków. Chyba, że sobie stąd pociągniemy. No dobra. Dobrze, jesteśmy na minusie. Chwila, ludzie. Kurczę. Brać kredyt? Brać kredyt. Teraz, co to był za duży kredyt? Ile ja wziąłem? Chwila. 10 tysięcy, dobra. Wziąłem tyle, żebyśmy nie splajtowali mi tu teraz. Dobra, to tego sobie ulepszmy, bo bez przesady. I tak, stąd sobie to tego będzie ładnie jechać. I podłączyłaby się tu ładnie, ale coś nie chce. Czemu nie chcesz? Why not? Dobrze, tutaj nie chcesz. Tu tym bardziej, okej. Dobrze, to zrozumiem, nie lubisz mnie. A czemu mnie nie lubisz? Można się dowiedzieć. Dobrze, może z innego miejsca. Nie, tu też źle. Tu? Tym bardziej. Kurczę, no. Ja muszę to jakoś podłączyć. To jest miejsce powodziowe, to nie mogę zbytnio. Dobrze, tak, proszę bardzo. Robię. Obejdziemy. Tylko na bez przesady, bez takich zakrętów. O! I tak już mogę to zrozumieć. Dobrze, jest zapotrzebowanie na ludzi. To zaraz będziemy kończyć, tak. Spokojnie ludzie, nie martwcie się, że ten odcinek długo trwa, a mówiłem, że będzie krótki, zaraz będziemy kończyć. Tutaj i tutaj i tak, tu sobie damy handel na obrzeżach. Nawet ten głośny może być. A co mi tam? Myślę, że tu i tu dalej będą. Daj mi może mały pędzel. Biura. Tu sobie biura poustawiamy.
i biura będą nam wyciszać ten handel. O, o, bit, jakiś dobry bit. Dobrze, i jak już to nam... Użytkownik jest teraz na... O, podłączyłem się do sieci, fajnie. Nie, ty szlak, ty. Dać ciebie coś. Nie, dawaj, wybierz. To jest najbardziej precyzyjne urządzenie w The Cities. Dawaj, dawaj mi tu pędzel, proszę bardzo. Czemu mi to się tak trudnie? Czemu to ma pewnie się cnie? Nie, cnie, nie, nie, cnie. Dobra, tu sobie trzeba wyciągnąć wodę. Jak tam w ogóle stoimy z pieniędzmi? Spieja pieniądze ze sobą. Dobrze. Kolejnym... Dobrze. Dobrze, to za chwilę będziemy kończyć tak w ogóle. Co jeszcze zrobimy sobie w tym odcinku, to sobie odgrodzimy to takim czymś, takim pięknym wałem. Okej. To dziwnie wygląda, ale trudno. Można? Można. Pewnie tak trzeba byłoby tam też zrobić, jak tutaj, żeby ten nie szedł tak pod górkę. A tutaj na dnie, bo to idzie tu pod górkę. I tu jest, tu może być problem, bo tu jest... Tak, z tym podłączeniem. A tu musi być rada. W sensie, skoro jest rada, to musi być jakieś zabezpieczenie większe. Tu widzę, że już dochodzimy do jakiejś większej wyspy, do której trzeba nie podciągnąć już prądu. No, tu sobie to podciągniemy. I tak, tu kable. O, żeż ty! Co to kurde jest? Chwila! Unos, momento! Stop! Czy ja nie wyłożyłem tu czegoś więcej? Dobrze, mamy falę tsunami. Dobrze, mamy trochę pieniędzy. To bardzo źle, że jest już falę tsunami. Znaczy, to było wiadome, że tu będzie fala tsunami, a po pierwsze, kto zabije? Czemu? Ja się nic o tym nie dowiedziałem. Pokaż mi ten mapę wykryłem. Gdzie jest boja? To mnie normalnie tak zawiadomiłaś. Dawaj ją tu. Tu może być jeszcze jakaś boja, ale tu mogę jej nie znaleźć. Kurczę. Jak ty znaleźć te boje? Ale tu jest kolejna boja. I jeszcze postawmy sobie ich swoje. Tu jedna. No i tu jedna. Dobrze, normalnie bym postawił jeszcze ten mały skręt, nie? Ale się obawiam trochę, że splajtujemy. Dobrze, tak, zrobimy sobie to tak. Pożyczka. I podnosimy. Tak, żeby oni tu chcieli wrócić, co nie? I sobie stawiamy. Proszę bardzo. Zaraz damy sobie na ewakuację. Dobra. I tak, bo on tu musi tak zawrócić na autobusik. Tutaj, tutaj. Tu będą dwa autobusy, to sobie wybieram. Ponadto tutaj jest ta ścieżka niedokończona, ale dawaj już. Dawaj, dajmy tę ścieżkę. Kid z tym, że miasto tonie. Ścieżka ważniejsza. Co najgorsze jest to, że my nie możemy później budować tych budynków jeszcze. Bo nie mamy tego budynku. Dobrze, i wydajemy sobie miasto na ewakuację. No i co tu dużo mówić? Ja ze swojej strony, jeśli wam się podobało, zostawcie górę. Najpierw zobaczymy w kolejnym materiale. Tu dowiemy się, co te tsunami nam tu zrobi. Cześć! We are the law, accountant. The law accounting. I know what you're thinking. Are we lawyers? Are we accountants? Well, it's a complicated question, probably requiring the services of a lawyer and an accountant.